Witam serdecznie, nazywam się Wojtek Pietraszek. Uczę grać na gitarze, no i prowadzę ten kanał informujący młodych adeptów sztuki gitarowej. Jak grać, jak sprzęt wybierać, jak się tym zajmować. Ten akurat filmik jest poświęcony przede wszystkim dla rodziców. To jest taki pierwszy właśnie filmik, który robię, jest właśnie stricte przeznaczony dla rodziców, który ma doradzić kupno gitary dla swojego dziecka czy swoich dzieci. Jeśli wasza pociecha chce grać na gitarze, to oczywistą sprawą jest, żeby to jej udogodnić i umożliwić naukę gry. No i teraz jest kwestia podstawowa, pytanie podstawowe dla wszystkich, którzy chcą kupić gitarę jakąkolwiek i się nie znają, są totalnymi laikami i to jest zresztą oczywiste, bo się nie da znać na wszystkim naraz. Kwestia jest teraz taka, że gitary ogólnie rozróżniamy na gitary klasyczne czy ogólnie gitary z pudłem rezonansowym, czyli klasyczna lub akustyczna i elektryczne. Nie zagłębiając się dokładnie w ten podział gitar, mamy właśnie podstawową wersję, czyli gitara klasyczna to jest po prostu coś takiego z pudłem. Struny ma nylonowe, czyli po prostu to są struny, jakby można to powiedzieć, określić, z plastiku. Te grube struny też są z plastiku, tylko że są owinięte drucikiem niklowym. Tu powiedzmy, nie zagłębiając się bardziej w to, mogę pokazać, że właśnie klasyczna gitara ma takie klucze plastikowe, po prostu to jest z plastiku zrobione i mostek, czyli to coś, jest w ten sposób wygląda, że po prostu struna przechodzi na wylot, tutaj wychodzi i ją zaplatamy. Tak generalnie wygląda mostek, czyli to urządzenie w gitarze klasycznej i od tym można łatwo rozróżnić od gitary akustycznej, która ma tutaj mostek troszeczkę inny i klucze tutaj zwykle metalowe mogą być. I ma struny oczywiście też metalowe, co inaczej brzmi. I teraz w praktyce na gitarze klasycznej ogólnie najłatwiej się gra, głównie dlatego, że struny na gitarze klasycznej właśnie są miękkie, czyli chodzi o to, że jak dociskamy sobie palcem do jakiegoś progu, to te struny ogólnie łatwo docisnąć i one same w sobie są dosyć miękkie, bo druty w gitarze akustycznej czy elektrycznej, druty są po prostu, struny są cieńsze i po prostu bardziej się wbijają w palce, więc można powiedzieć, że na początek w gitarze klasycznej to ma przewagę, czyli można powiedzieć sam komfort gry przeważa w gitarze klasycznej, przynajmniej na początek, na sam początek, kiedy palce się przyzwyczajają, więc też nie można definitywnie powiedzieć, że kupujemy gitarę klasyczną, bo zdecydowanie będzie się najłatwiej na niej gra, bo jeszcze jest druga sprawa. Kwestia teraz tego, co dziecko lubi słuchać. To jest według mnie najważniejsze pytanie i najważniejszy jakby wskaźnik tego, za co się to dziecko może zabrać, bo jeśli to dziecko ma powiedzmy 6 lat czy 7, to można powiedzieć, że jeszcze nie ma jakichś wybranych stylów muzycznych, że nie ma jakiejś muzyki ulubionej, którą chce grać. Takie małe dzieci to zwykle w Laskotek na Płotek sobie zagrają, czy jakieś takie Koziołek Matołek, czy takie inne piosenki. I właściwie tu jest kwestia taka, że to jest do rodzica należy wybór. I ja bym polecał takim małym dzieciom po prostu gitary klasyczne, najlepiej właśnie gitary klasyczne, mniejszy rozmiar, mamy kilka rozmiarów tych gitar, to o tym będzie w innym filmie, ale tak czy inaczej, jeśli kupujemy, już wybieramy dziecku małemu, powiedzmy, które nie jest zdecydowane, chce grać, ale samo nie wie na czym, to po prostu idziemy najlepiej do sklepu, najlepiej iść do sklepu, nie kupować na Allegro, czy w ogóle nie kupować bez przymierzania. Kwestia jest taka, że jeśli mamy gitarę, siadamy sobie z tą gitarą i teraz dziecko, jeśli normalną gitarą będzie miało, to nie dosięgnie tutaj ręką, tu nie dosięgnie ręką z tej strony, więc będzie miało same problemy. Najlepiej wziąć, dopasować różne rozmiary gitar do dziecka i pójść z nim osobiście do sklepu. No ewentualnie, prawda, kupić w sklepie lub sobie później już wybrać o danym rozmiarze gitarę przez internet.
to jest, to wszystko było, dotyczyło tych takich małych dzieci, które jeszcze nie mają jakichś preferencji muzycznych, ale chcemy, żeby grały, bo coś tam mówią, że chcą grać. Teraz jest kwestia taka, że dzieciaki starsze, które już po prostu słuchają, mają jakieś ulubione zespoły. I teraz jest kwestia taka, co te dzieci lubią słuchać? Trzeba byłoby się je wypytać, co lubisz słuchać i co chciałbyś grać, bo jeśli ktoś na przykład słucha Iron Maiden, czyli muzyki heavy metalowej, to grając na gitarze klasycznej na dłuższą metę będzie bardzo, można powiedzieć, niezadowolony z tego brzmienia. Po pewnym czasie oczywiście, bo na początku będzie sama frajda, że w ogóle ma gitarę, a później będzie niezadowolony, czyli z perspektywy czasu ta gitara będzie później sobie tylko stała i czekała, aż się sprzeda albo coś z nią zrobi. Więc jeśli dzieciak kochany chce, sugeruje, czy mówi, że chce grać na gitarze elektrycznej, że chce grać to, co tam ci Irony grają, tak jak oni, to wypadałoby przemyśleć sprawę kupienia gitary elektrycznej, na przykład takiej, albo innej gitary elektrycznej do grania metalu. I tutaj kwestia jest taka, że po prostu to jest jakby docelowe już brzmienie, na sucho też brzmi, ale to jest jakby docelowe brzmienie i docelowy wybór dziecka i będzie z tego zadowolony. Oczywiście, tak jak wcześniej mówiłem, że te struny tutaj są cieńsze, więc trochę będzie bardziej, można powiedzieć, na początku bolało. Na początku, to jest przez jakiś pierwszy tydzień, jest to akurat, to jest tylko taka wskazówka, gdzie się oczywiście spotka w internecie. Często jest, tacy znawcy piszą, że na klasycznej się dużo lepiej gra, a na elektrycznej się bardzo źle gra, bo są struny cienkie. I to jest kwestia tylko początku grania, początkowych, nie wiem, dwóch tygodni i rozćwiczenia palców, więc tutaj nie sugerujcie się zawsze opiniami forumowiczów, albo nie wszystkimi. I teraz jest kwestia taka, że okej, dobra, dzieciak chce sobie grać na elektrycznej, lubi sobie tam metal pograć, okej, zarąbiście, tylko teraz jak z kasą? Właśnie. Sprawa jest teraz już natury finansowej, więc jeśli dochodzi portfel do rozmowy z nami i z dzieckiem, to decyduje oczywiście portfel. I wszystko w zasadzie sprowadza się do tego, że jeśli to jest młody osobnik, który chce grać, to my jako rodzice nie zawsze wiemy, czy to granie będzie się utrzymywało przez miesiąc, czy będzie przez rok, czy przez całe życie.